Cześć, tutaj Y. Dzisiaj będę pokazywał świąteczną magię na wigilii firmowej CIC. Zapraszam. Chciałbym, żebyś wzięła sobie jedną kartę, którą chcesz. Ale mogę wylosować? Wylosować, tak. Zapamiętaj i pokaż też do tamtej kamery, żebyśmy wiedzieli. Zobacz, powiedz stop, gdzie chcesz. O, tu chcesz rzucić, dobrze. I zobacz, teraz ta twoja karta jest gdzieś mniej więcej w środku. Ja przetasuję i teraz znajdę twoją kartę. Naprawdę. Jest na górze. Teraz przetasowałem ją na górę. Czy to jest ta? Nie. Dziesiątka pik. No to nie wyszło. Są święta, więc musisz mi wybaczyć. Nie, weź tak rękę, tak o. Zrobimy inaczej. Pokażę ci, co robię, jak mi nie wyjdzie. Jak wezmę, to nie była ta twoja, tak? Weźmiemy dziesiątkę. Jakbyś mogła podnieść kciukę i po prostu włóż tam, gdzie myślisz, że jest twoja karta. Trzymaj cały czas. Ok? Czy to była twoja karta? Piątka pik. Nie? Dobra, damy ci jeszcze jedną szansę. Czyli widzisz, teraz psychologicznie zwalam winę, że to tobie nie wyszło. Trzymaj cały czas. Trzymaj. Czy to była ta? Nie, dobra, jaka to była, bo to już nie wyszło. To był Jopek Karo. Walet Karo, szukamy. To jest kier, to nie. Okej, walet tref, to nie. Czekaj, no nigdzie go nie... A co ty trzymasz? Wszystkie są różne, zgadza się? Zgadza się. Chciałbym, żebyś wzięła sobie jedną kartę, którą chcesz. I teraz pokaż ją, zapamiętaj, ja nie patrzę. No, patrz, nie patrzę. Nie patrzę, bo zdjąłem okulary. Dobra, teraz powiedz stop, gdzie chcesz, w dowolnym momencie. Tutaj, połóż kartę, to jest mniej więcej 1/3 od dołu, zgadza się? Tak. Uczciwie, zobaczcie, nic nie robię. Bardzo łatwy czar, robię taki czar i ta karta zmieni kolor. Ze wszystkich czerwonych jedna zmieni kolor. Dokładnie w tym miejscu, gdzie włożyłaś swoją kartę, jest inny kolor. I ta karta, moi drodzy, patrzcie uważnie, czy to jest ta karta? 61. Ale słuchajcie, nie możemy tak zostawić. Słuchajcie, nie możemy zostawić talii, że będzie czerwona z zieloną, więc zrobię tak i się zamieni z powrotem w czerwoną. Co za gościu! Christmas party! Właśnie, to jest bombka dla ciebie. Proszę bardzo, Dominika, trzymaj bombkę. Teraz uważaj, żeby ta bombka była bardziej wyjątkowa, to muszę zrobić coś z nią. Zobacz, to są karty. Różne, przeróżne, nie? No. Masz jakąś ulubioną kartę, czy nie? Jakąś fajną, powiedz, jaka to by była? Ale czemu mam ci powiedzieć? No powiedz, z ciekawości tylko. Królowa Serce. Królowa Serce. No i możesz powiedzieć, że wszystkie kobiety wybierają Królową Serce, że wierzę, może wierzę. To ten, więc zrobimy losową kartę, dobra? Czy mogła wejść sobie jedną z tych wszystkich losowych kart. Wybierz palcem, dotknij jedną. Mogę się cofnąć, tak. O, aż tutaj, dobrze. Tę, tak? Tak. Dobra, chcesz tę na pewno, tak? Tak. Jesteś pewna, że chcesz tak. Tę? Dobrze, ja ją wezmę. I teraz idea jest bardzo prosta. To jest król serca, czyli blisko do twojej, ale losowa. Też masz, wezmę rożek od tej karty, oderwę. Trzymaj, tutaj. Patrz uważnie. Rożek zniknął. Teraz uwaga, teraz na serio. Dominika, jak myślisz, gdzie on jest? Ja ci to przytrzymam. Jak myślisz, gdzie jest rożek? Ja bym tak w rękach. Proszę bardzo, to są święta. Nie przychodzi ci żadne miejsce, gdzie mógłby być ten rożek? Za zegarkiem mógłby być. A może w bombce? Nie, nie ma takiej opcji. Zdejmij plombę. Otwórz. Tu nie jest łatwo otworzyć, udało się. Zobacz, co tam jest w środku. Czy pasuje dokładnie do oderwanego? Idealnie. Nie, no to jest jakaś głupota. Wow. Teraz dawajcie Jerzego. To jest dla ciebie prezent. Chciałbym, żebyś go trzymał. Bardzo. Trzymy to zdjęcie. Nie zaglądaj. Nie wiesz, co to jest, więc może to nie będzie nic fajnego. Jerzy, pytanie do ciebie. Czy jak masz karty do gry, nie? To czy masz jakąś ulubioną kartę? As. Jaki as? Serce. As serce. Nie mogłem tego wiedzieć wcześniej, prawda? I nie prosiłem cię, żebyś wybrał. Ty po prostu powiedziałeś sobie jedną kartę. Tak. I to jest? As serce. Wiedziałem. Ten, tak? Tak. To jest ten. Ja o tym wiedziałem, Jerzy. Ja wiedziałem, że to jest twoja ulubiona karta. I ja mam na to dowód. No. Tam. Jest ramka ze zdjęciem i pokaż wszystkim, co jest na tym zdjęciu.
To jest świąteczny Jerzy i co trzyma? Dobra, to jest tutaj dość, Asa. Dość creepy. Dość creepy to jest. To jest. Idealnie, zobaczcie, idealnie. Dokładnie ta karta, którą pomyślałeś, Jerzy. Magia świąteczna. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że odcinek świąteczny z Cambridge Innovation Center Wam się bardzo podobał. Koniecznie obejrzyjcie też poprzedni odcinek. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego magicznego z okazji świąt. No i jak zwykle pozostańcie magiczni i innowacyjni.